Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiejszy odcinek będzie takim krótkim pokazem samców rozpłodowych, jakie zostały w mojej hodowli na dożywocie lub też na następny sezon rozrodczy, bo to nigdy nie jest zamienne. Zobaczymy, jak długo będzie dane im żyć. Są to króliki, które były już użytkowane w skończonym czy kończącym się sezonie rozrodczym i które to zostawiam z myślą o ewentualnym wykorzystaniu w przyszłości. Uważam, że zostawianie samców rozpłodowych, po których mamy już dzieci, widzimy, jak te dzieci wyrosły, to jest według mnie najważniejsza rzecz w hodowli i na tym się powinno opierać tak naprawdę selekcjonowanie królików, gdyż gdy mamy samca i widzimy, że on daje dobre dzieci, ładne dzieci i jest to powtarzalność tych królików, to najgorszą rzeczą według mnie, co możemy zrobić, to tego królika sprzedać. Sprzedać i kupić nowego, bo to jak to mówię, trzeba zmienić krew. Gucio prawda. Trzeba ciągnąć z jednego samca czy z jednej linii najwięcej jak się da, bo jeżeli królik jest sprawdzony, no to dlaczego to zmieniać i dlaczego iść w coś innego, co tak naprawdę nie wiemy, co nam da i czy u nas się sprawdzi. Więc na pierwszy rzut oczywiście zasłużony, niepisany szef hodowli, a więc wicechampion M167-3191. Samiec już niedługo 2,5-letni. Także no widzicie, wiek robi swoje, czas nieubłaganie płynie. Już lata świetności, czy też miesiące ma za sobą, ale cały czas ten respekt swoim wyglądem wzbudza. Jest już naprawdę bardzo delikatnie żywiony, samo zboże, bo też nie chcę tam go obciążać. Wiadomo, z wiekiem te wszelkie narządy jego już zaczynają gorzej pracować. Ale trzymam go w takiej delikatnej kondycji, aby, tak jak mówię wam, te lato przetrwał, do jesieni dotrwał, bo tu jeszcze ku niemu mam konkretne plany hodowlane i chciałbym te plany zrealizować. No ale zobaczcie, to cały czas jednak jest królik, który imponuje wyglądem. Gabaryty cały czas utrzymuje w bardzo dobrej formie. I dodam, że to jest królik, który przez całe życie od najmniejszego małego królisia nigdy mu nic nie dolegało. Zawsze szedł jak burza. Także też odporność to genetycznie dostał idealnie. Zsumowaną w nim poszła, bo tak naprawdę z tego miotu jego to tylko on został i utrzymuje się u mnie nadal w hodowli. Także też to jest pewnego rodzaju ewenement. Więc to co ja mówię, trzeba bazować na sprawdzonych, dobrych królikach. Nie można mieszać non-stop, wyprzedawać, kupywać, wyprzedawać, kupywać. Oprzeć się na kilku dobrych królikach, także zaraz wam pokażę też następne samce, które u mnie zostają i też to są króliki, które naprawdę dały ładne dzieci. Kolejny samiec i jakże nie mogłoby być inaczej niż syn wicechampiona, a więc ubiegłoroczny czempion z Bogu chwały z królików młodych M167-3233. Również są po nim fajne dzieci, ale nie ukrywam, że on był delikatnie użytkowany niż jego ojciec, zważywszy właśnie na to, że ojciec z uwagi na wiek planowałem więcej z niego wykorzystać, bo wiedziałem, że no czasu się nie oszuka i mogą to być jego ostatnie mioty. Ten mam nadzieję, że będzie pisane mu jeszcze trochę pożyć, więc jeszcze coś tam później z niego wykorzystamy, ale 2 albo 3 mioty, już dokładnie nie pamiętam, zostawił. Naprawdę są fajne króliki. Tylko to są wszystko króliki tam 3, maksymalnie 4-miesięczne, więc zobaczymy, jak one wyrosną. Ale on też jeszcze, mam nadzieję, że to pałeczkę będzie podtrzymywał, gdyby nie daj Boże, tfu tfu, wicechampion szybciej niż planuje się wykruszył, no to zawsze zostaje on, żeby to linię genetyczną przekazać. Oprócz niego, czy oprócz ich dwóch, zostaje bodajże 10 albo 11 samic dorosłych z tego sezonu rozrodczego. Wśród nich są również chyba 3 córki wicechampiona i tam wnuczki, także ta linia genetyczna nadal będzie utrzymana. Nie ukrywam, że ze swoich królików to linię chcę utrwalić i na niej jak najwięcej królików zbudować, bazować głównie, ale zaraz wam pokażę ten pierwiastek obcy, czy też pierwiastek troszeczkę inny, wymieszany, jaki jest również u mnie w hodowli, a więc królik następny będzie od pana Jarka Malinowskiego, aczkolwiek również jest on genetycznie powiązany z moimi królikami, bo też tam podobne
geny występują, gdyż przodkowie już się przewijali u mnie, a następne będą to dwa samce od Krzyśka Szeligi, czyli tak naprawdę samce, które tworzą odrębne linie genetyczne, bo są obce w stosunku do tej całej drugiej strony opartej na linii wicechampiona, która to się wywodzi z linii ślepego. I tego otóż tutaj prezentowanego samca, jak również tego samca od pana Jarka, który będzie kolejnym. Ale króliki Krzyśka, które pałeczkę swoją dołożyły i myślę, że to będzie takie drugie skrzydło genetyczne, jakie w tej mojej hodowli będzie się tworzyło. Zapewne w następnym sezonie lub też jeszcze w kolejnym spróbuję wymiksować ich ze sobą. Zobaczymy, jak to wtedy wyjdzie, bo tak naprawdę chyba żaden miod z tych królików Krzyśka Szeligi z tego roku nie był tworzony w nałożeniu na linię potomstwa wicechempiona. Także zobaczymy. No i teraz ten samczyk pana Jarka Malinowskiego, który nie ukrywam, dosyć przypadkowo się u mnie znalazł. Tak naprawdę nie do końca był to planowany ruch z mojej strony, ale życie potoczyło się jak zawsze swoim biegiem i stało jak się stało, że on u mnie znalazł się. Zobaczymy, może zostanie na dłużej. To jeszcze jest temat do ustalenia, aczkolwiek to, co wspomniałem, że ta linie jego, które w nim krążą, są już nieobce dla mojej hodowli, a mianowicie jest to z tego względu, że z jednej strony rodzicielskiej płynie w nim linia tak zwanego Junior Kinga, samca od Pawła Krawczyka, którego tacy najbardziej wytrwali widzowie mojego kanału mogą kojarzyć, bo to był królik z roku 2020, który również tutaj dobrą robotę w mojej hodowli zrobił. Był on również u pana Jarka, tam też coś po sobie zostawił. No i między innymi w żyłach tego królika prezentowanego płynie krew tego Kinga. A z drugiej strony jest jeszcze krew królików tak zwanego czempiona, my go tak nazywamy, bo to był królik, który wygrał wystawę w Bielsku Podlaskim. I królik był to o numerze A4 1914. Królik, którego losy się sprzęgły tak, że również wylądował w mojej hodowli i było to w roku 2020. Pokazywałem go na tym kanale. Królik taki na wybitnej łapie i wybitnej głowie. I on również w tym prezentowanym teraz samcu się znajduje, więc z dwóch stron ta genetyka nie jest obca moim królikom i tak naprawdę w oparciu o te właśnie cechy będę próbował, bo on już ma dzieci, zostawił, będę próbował coś tutaj z niego wymieszać, stworzyć, powrócić. Także też takiego chłopaka, przepraszam, ale troszkę mnie problemy zdrowotne ostatnio dopadły. Wracając do meritum, tego chłopaka będę próbował właśnie pod tym kątem tych dwóch baz genetycznych, jakie w nim są, wykorzystać. Dlatego też mi się spodobało, że znalazł się u mnie, jak się potem dowiedziałem, co tam w nim się znajduje. Jest to również królik. Jest to taki bardzo elegancki, bym powiedział, typ królika. Ładny kształt głowy, tłuchło jest 23 cm, ładne, szerokie. Bardzo fajna okrywa. Jak widzicie, samego go ciągnie w górę. Może będzie się chciał pokazać od tej strony tutaj, lepiej doświetlonej z zewnątrz, żeby zobaczyć jego włos. Bardzo ładny włos. W Boguchwale on również był, gdy w 2022 roku tam został oceniony na 96 punktów. Także podstawy solidne ten samiec ma. Także zobaczymy. Zobaczymy, jak będziecie oglądać na bieżąco, na pewno on się Wam będzie jeszcze przewijał. Dodam tylko jego numery, to jest A4 1227. To tak dla ewentualnego późniejszego podglądu, cóż on u mnie zostawił. No i teraz wchodzimy już w temat królików Krzyśka Szeligi. Dwa samczyki będą widoczne, mam jeszcze trzeciego, ale on ma delikatne problemy zdrowotne i nie będę go pokazywał, nie chcę go tutaj męczyć. Na stole widzicie samczyka lutowego, jest to PL22, z drugiej strony P3781. Jego dzieci już się przewijały i na Facebooku, i chyba tutaj też pokazywałem, bo on daje króliki na wybitnych łapach i wybitnej głowie. To, co zresztą sam ma. Jak się będzie chciał ładnie postawić, to zaraz zobaczycie, jaka tu jest łapa. To jest naprawdę konkretna łapa, ładna głowa, ucho też tam jest spokojnie, chyba 23 albo 3,5 miał. Żeby on chciał się ładnie zaprezentować, to byście zobaczyli z tej perspektywy, nawet i widać tą łapę i łeb. To jest naprawdę królik mega masywny.
to, co chciałem poprawić w hodowli, właśnie te głowy i łapy. I to mi się udało, bo nawet jego córki wyglądają tak naprawdę ładnie jak on. Na tych łapach są, na tych głowach. No zobaczcie sobie sami. Tu jest naprawdę królik, na którym można coś fajnego zbudować. I też mam nadzieję, że zostanie u mnie jak najdłużej, żeby po prostu jeszcze coś w następnym sezonie mógł po sobie zostawić, czy też pokazać. O, jeszcze jakiś rzut oka na niego. Może go spróbuję ładnie ustawić z boku, żeby tak poszedł w górę. O, to żeby było widać tą łapę. Ten całokształt jego. O, ciekawy królik. Powiem wam szczerze, nie pokazuję wam, jak one wagowo stoją, bo na pewno stoją nieatrakcyjnie. Są to króliki, te samce wszystkie, zresztą samice też stare, żywione na samym jęczmieniu i to takich delikatnych dawkach, pół kubeczka plus zielonka, z tego względu, że one mają lato przetrwać jak najlepiej, nie męczyć się, nie być upasione, żeby tam jakichś problemów nie było. Nie są w rozpłodzie teraz, więc nie potrzebują bardziej bogatego żywienia. Jak będę ich użytkował, wtedy wzbogacimy jakiś tam granulat, ewentualnie innego rodzaju zboża, żeby one miały więcej siły potrzebnych właśnie do rozpłodu. Ale na ten moment nic więcej niż jęczmień one nie potrzebują. No i ostatni samczyk, kwietniowy PL42P3826, jeżeli się nie mylę. Niechętnie, on nie lubi się pokazywać, ale genetycznie przekazał po prostu kosmos. No tak jest, na stole się zachowuje trochę, jakby to nazwać, ostrożnie, on się nie pokaże, te uszy tak rozrzuca, ale po prostu to jak on kryje, to jakie dzieci dał i to na jakiej to jest wybitnej okrywie królik. To jest jeden z najciemniejszych królików w ogóle jakiegokolwiek w życiu na oczy widziałem. Super króciutki włos, zaraz wam pokażę, żeby nie było. Chodźcie tutaj, pokażę. Naprawdę i zrobił mega robotę, bo dzieci dał super. To są wszystko króliki na wybitnym, ciemnym włosie, na pięknych uszach. No ale jego jedynym mankamentem jest to, że on się na stole nie pokaże, ale genetyka to tu jest królik warty wszystkich pieniędzy. Powiem wam szczerze, jak on te cechy przekazał swoim dzieciom. Tylko no to co widzicie, on się boi, on te uszy, ale on jakby się chciał pokazać, to naprawdę wygląda mega imponująco. Trzeba trochę za nim pochodzić. On nie chce się pokazać, to ja za nim pochodzę. No to jest też wymęczony, bo naprawdę dużo, dużo w tym sezonie nadziałał w rozpłodzie. O, jak się chce pokazać, to zobaczcie, zupełnie inny królik. Jak idzie w górę, to tu jest naprawdę całokształt ładny. A jak nie będzie chciał, to zrobi się z niego taki brzydką z wypłoch, że nie ma w ogóle na co patrzeć. Także to wszystko zależy od jego widzimisia. Więc na dzisiaj to by było tyle. Tak jak wam mówię, zostawiajcie swoje samce, zostawiajcie samce, które już w hodowli się zasłużyły, dały ładne potomstwo, bo według mnie najgorszym błędem jest sprzedawanie królików, które już znamy. Także myślę, że w dzisiejszym odcinku to by było tyle. Taki mały podgląd wam dałem moich samców, które zostają. Także dziękuję wszystkim za oglądanie. Pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym odcinku.